Witam serdecznie gospodarza gminy Kamienna Góra, pana wójta Patryka Skalca. Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu, druha Jana Kasprzyka. Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kamiennej Górze, druha Piotra Rysłonka. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, brygadiera Sławomira Graczyka. Komendanta Gminnego w gminie Kamienna Góra, druha Zdzisława Cebulę. Przewodniczącego Rady Gminy Kamienna Góra Piotra Pawlika oraz panie i panów radnych gminy Kamienna Góra. Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Kamiennej Górze, młodszego brygadiera Karola Leszczyńskiego. Zastępca dowódcy JRG w Kamiennej Górze, aspiranta sztabowego Piotra Krupę. Byłego wójta gminy Kamienna Góra i byłego prezesa zarządu gminnego ochotniczych straży pożarnych w Kamiennej Górze, pana Stanisława Szmajdzińskiego. Witam proboszcza parafii Pisarzowice, księdza Jacka Krasonia. Inspektora do spraw OSP w gminie Kamienna Góra, pana Patryka Telesia. Witam drugie Natalię Jaworek. Witam seniora naszej jednostki, a Józefa Gabrysia. Zamawiana na koszty
wozie kilka węży, prądownice, hełmy oraz instrumenty wędne. W 1978 roku ze środków własnych zakupiono z demobilu Lublina, a następnie Stara 20 i 21, a od 1989 roku Star 244, który służy do tej pory. W 1956 roku zakłady Dolomitu przekazały nam pompę Leopoldia TO1, którą obsługiwał Józef Gabryś. Następnie w nasze posiadanie weszła Polonia TO3, TO5, obecnie dysponujemy pompą do Hatsu. W 1960 roku wprowadzono obowiązek rejestracji stowarzyszeń w sądzie i właśnie ten fakt jest odnotowany w aktach pod datą 22 stycznia 1962 roku. Prezesem był wtedy Stanisław Mazur, naczelnikiem Stanisław Rebutko, skarbnikiem Józef Tokarczyk, gospodarzem Józef Gabryś. Funkcję prezesa pełnił także Józef Gabryś, Michał Kusek, a od 1992 roku pełnił ją do tej pory. Długoletnim naczelnikiem był Stanisław Rebutko, do śmierci naczelnik honorowy, następnie Zdzisław Cebula, a obecnie Tomasz Niezbory. Skarbnikiem jednostki przez długie lata był Józef Tokarczyk, obecnie Robert Niezgoda. Funkcję gospodarza dziś pełni Zdzisław Cebula. W 1994 roku jednostka przeprowadziła się do boksu garażowego zaadaptowanego po warsztacie PGR. Pomieszczenie to nam służy do dnia dzisiejszego. W ubiegłym roku dużo wysiłku i czasu włożyliśmy w remont, ale mamy nadzieję, że powstanie w niedługim czasie nowa remiza. 17 czerwca 1995 roku nasza jednostka po wielu staraniach otrzymała sztandar ufundowany przez jej członków, przyjaciół oraz mieszkańców Pisarzowic z okazji jubileuszu 50-lecia. Uroczystego poświęcenia dokonał ksiądz Stanisław Kałużny. Przekazania sztandaru na ręce prezesa OSP Stanisława Kroka dokonał prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Jeleniej Górze. Sztandar stanowi symbol charakteryzujący godność i jednocząca ludzi we wspólnym działaniu dla ogólnego dobra. Jest wyrazem uznania, dowodem godności i honoru, jak mi się czci Ochotniczą Straż Pożarną. Na naszym drzewcu umieszczone są gwoździe osób obecnych na uroczystości oraz członków OSP w tym czasie. Wielu już odeszło z naszych szeregów na wieczną służbę. Pamiętamy o nich w modlitwie i wspominamy, dziękując za ich obecność w tworzeniu tego, co obecnie rozwijamy. W 1990 roku powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, najpierw żeńska, a w 96 męska, której opiekunem był druh Zdzisław Cebula. Nasze młodzieżowe drużyny to nadzieja na to, że ktoś nas zastąpi, a także wielka chluba i duma, bo wyszkolenie i zaangażowanie i zdyscyplinowanie tych młodych ludzi jest bardzo duże, o czym świadczą liczne dyplomy, puchary za zajmowane czołowe miejsca w zawodach i obozach. Nasza jednostka ma bardzo dobrze wyszkolonych strażaków i może nieść pomoc w wielu dziedzinach. Gaszenie pożarów, udzielanie pomocy w wypadkach drogowych, ratownictwo medyczne, ratownictwo techniczne. Posiadamy specjalistyczny sprzęt, m.in. motopompy, nożyce rozpieracze, piły do drewna, betonu i stali, armaturę wodną, oświetlenie, wiele prac wokół remizy i przy jednostce, także udoskonaleniu sprzętu zrobiliśmy w własnym zakresie. Sprzęt do ćwiczeń CTIF wykonał m.in. Zdzisław Cebula. Uczestniczymy w wielu uroczystościach kościelnych i państwowych. Współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami na terenie naszej wsi i gminy. Od 2014 roku organizujemy obóz
wojskowo-szkoleniowy dla NDP z terenu gminy Kamienna Góra. Staramy się, aby rozwój naszej jednostki, wszystkie nasze działania były ogólnokrajowe ludziom na pożytek. Szanowni Państwo, w roku 2017 nasz samochód wielokrotnie odmawiał posłuszeństwa i mimo wielu zabiegów ze strony mechanika nadal był często wycofywany z podziału bojowego. W grudniu 2017 roku nie dojechaliśmy do zdarzenia. Wójt, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców w gminie, rozpoczął starania o pozyskanie środków na nowy samochód. I tak to się zaczęło. 31 stycznia 2018 roku na sesji Rady Gminy złożyłem wniosek i poprosiłem radnych o podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Ku wielkiej naszej radości uchwałę taką podjęto. Następnie wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem komendanta powiatowego Wojewódzkiego Komendy Główną Państwowej Straży Pożarnej. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i rozpoczęło się pozyskiwanie brakującej kwoty. Pisaliśmy prośby do różnych instytucji, firm działających na naszym terenie. Bogu na chwałę, ludziom na użytek. To zawołanie widnieje na wielu sztandarach strażackich. Bogu chcemy podziękować za opiekę nad nami, za przyczyną świętego Floriana, naszego patrona oraz, że postawił na naszej drodze wielu ludzi, którzy pomogli zrealizować to przedsięwzięcie. Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, aby służył ludziom na pożytek. Naszą wdzięczność kieruję do wszystkich sponsorów. Do gminy Kamienna Góra, która na ten cel dołożyła 350 tysięcy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 212 tysięcy. Narodowy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 188 tysięcy. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 30 tysięcy. Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych 12 tysięcy. Nadleśnictwo Kamienna Góra 10 tysięcy. Kopalnia Pogorzelec 5500, Nadleśnictwo Śnieżka 2000. Łącznie to dało kwotę 809 500 zł. Pragnę podziękować wszystkim, którzy pomogli nam przy remoncie remizy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poprzez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Firma OLO, druh Mariusz Olejarz. Firma elektryczna, pan Marek Maciaszek. Firma Fawil, pan Jarosław i Tomasz Skowron. Firma Magnut, pan Łukasz Kapera. Firma Cezar, pani Beata Chodkowska. Nie mogę pominąć druhów, którzy poświęcili wiele swojego czasu, aby wyremontować naszą remizę. Druhowie, serdecznie wam za to dziękuję. Dziękuję waszym rodzinom, które przez waszą nieobecność robią zmiany, a nawet miały być posty rozwodowe, ale jak zobaczymy efekt końcowy, to się z tego wycofało. Dziękuję komendantowi powiatowemu i jego podkomendnym za merytoryczną pomoc we wszystkich formalnościach związanych z zakupem samochodu i remontem strażnicy. Dziękuję tym, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszej uroczystości. Dziękuję gminie Kamienna Góra, firmie Kamos, firmie Sztel, firmie Fabir, Władysławowi Cebuli,
Wielkie dzięki składam również duchowi Sławomirowi Cebuli, który wiele serca włożył w cały proces od przygotowania specyfikacji, przetarg, wszystkie formalności związane z przygotowaniem, uzbrojeniem, rejestracją, odbiorem i transportem tego samochodu. Nie pozostał w tym sam, bo dużo czasu poświęcił pan Patryk Teresz i naczelnik Tomasz Niezgoda. Dziękuję za duży wkład w cały proces. Wszystkim za każdy nawet mały wkład serdecznie dziękuję. Wdzięczność naszą kierunku mieszkańców, którzy z wielką radością gratulowali i dopytywali się o ten samochód. Zapraszam teraz wszystkich sponsorów na środek. Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność i obdarować ich drobnym pomnikiem. Serdecznie dziękuję. Ale on za bardzo.